Witajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o skrzynkach Kistenberg X-Block, a w zasadzie będzie to przejście po rodzajach pokryw. Kilka rodzajów pokryw mamy i dzisiaj nowość, nowa pokrywa, która będzie pokazana za chwilę. Pierwsza pokrywa, w zasadzie pierwsza wersja pokrywy Pro była taka, że miała pojedyncze konektory. I to jest pokrywa Pro, pierwsza jej wersja. Możecie na to jeszcze dziś natrafić, być może będziecie mieli możliwość zakupu czegoś takiego z drugiej ręki albo po prostu w internecie gdzieś to traficie, to jest pokrywa Pro, ona może jeszcze gdzieś tam występować. Druga wersja tej pokrywy miała już podwójne konektory, co jest w zasadzie ciekawym rozwiązaniem, bo mogliśmy tutaj montować już węższe skrzynki. Każda skrzynka systemu Kistenberg X-Block łączy się z kolejnymi skrzyniami systemu oraz ze skrzynkami, które też są jakby w systemie, nazywają się Solid Toolbox i wtedy każda łączy się ze średnią szerokością tej skrzynki, a nowa wersja pokrywy Pro łączy się z wąską skrzynką Solid Toolbox. Te skrzynki występują również w dwóch wersjach. Tutaj mamy taką podstawową skrzynkę Solid Toolbox z rączką taką tradycyjną, powiedzmy z tworzywa, a tutaj mamy Solid Toolbox w wersji S-Lock. S-Lock, czyli aluminiowa rękojeść i organizer na klapie. Czy to będzie węższa czy szersza skrzynka, w tej wersji występuje również. Ok, kolejne dwie pokrywy, moi drodzy. Pokrywa, która nazywa się Tech, to jest pokrywa z szynami. No, tutaj dla przykładu pokażemy, że możemy tutaj zapiąć jakiś element przy obróbce, na przykład przy docinaniu, wierceniu i tak dalej. Można też ciekawie, w ciekawy sposób wykonać tutaj blat, ponieważ te szyny są otwarte z jednej strony, więc może być blat, który ma od spodu na przykład jakieś elementy albo śruby, które będą dociskały, wsuwane w szyny i wtedy skręcone z góry tam jakimiś śrubkami. Dzięki temu możemy mieć blat, który będzie albo na stałe, albo po prostu większy, ale zdejmowany na bazie skrzynek. To jest ciekawe rozwiązanie. Skrzynia wersji Tech z szynami aluminiowymi. Jest wersja skrzynki z organizerami, to się nazywa skrzynka Log, wersja Log. Organizery, które są po obu stronach skrzynki, tu są jakieś przegródki, można to dowolnie konfigurować pod akcesoria, które potrzebujecie do narzędzi być może, bądź jakiejś zawartości tej skrzyni. Może do tematu, jaki ogarniają dane narzędzia wewnątrz tej skrzynki. Ciekawe. Dobra, nowa pokrywa systemu X-Block wygląda w następujący sposób, moi drodzy. Jest to skrzynia, która nazywa się Kistenberg X-Block AluLock. AluLock. Wcześniej AluLock to były te skrzynki z tą aluminiową rękojeścią i z organizerem. Teraz to przeszło na S-Lock, a tutaj mamy AluLock. No i patrzcie się. Taki duży toolbox w porównaniu z tym małym, nie? Bardzo podobna funkcjonalność. Mamy skrzynię dużą, systemową jakby, do której kolejne duże skrzynie możemy mocować i mamy wersję skrzynki małej, do której mocujemy tylko te małe kolejne skrzynki, jeżeli potrzeba dalej coś dopinać. To oczywiście pasuje jedno na drugie, bo tutaj mamy również podwójny konektor. To jest taka dość ciekawa pokrywa. Ma aluminiową rękojeść, konkretną, szeroką, podwójne konektory, czyli możemy łączyć skrzynki średnie i wąskie, te Solid Toolboxy, oraz mamy duży organizer, który jest analogicznie, dokładnie jest wzięty ze skrzyni Solid Toolbox tej średniej. To jest ta wielkość organizera, mniej więcej. Tak to wygląda. Ten jest węższy. Możecie sobie porównać, on jest tutaj węższy, nie? Mniejszy ten organizer. Dobra. To jest połowa jakby tematu dzisiaj, bo jeszcze mamy wózek z tą pokrywą. I tutaj też mamy, moi drodzy, taką trochę unikatową rzecz, ponieważ jest to pierwszy wózek w ogóle, który ma tego typu pokrywę, z jakim ja się spotkałem. Bo o tyle, o ile skrzynki tego typu występują, czy to systemowe, czy nie, bo na przykład w DeWalcie widziałem taką skrzynię, która ma podobną rękojeść, o tyle nie widziałem wózka, który miałby taką rączkę do transportu, do noszenia, nie? To jest spoko. I ta rączka może o tyle, o ile tutaj nie jest jeszcze aż tak bardzo
potrzebna, jak to, że mamy organizer i ten podwójny konektor, który łączy nam wąskie skrzynki. I dzięki temu można mieć narzędzia z akcesoriami w skrzyni, we wózku, w dolnej skrzyni. I w kolejnych skrzynkach można sobie tutaj wrzucić już, moi drodzy, mniejsze tematy, dwie skrzyneczki na przykład u góry, w których mamy zorganizowane albo narzędzia ręczne, albo jakieś mniejsze zestawy narzędzi, jak najbardziej. Bardzo fajny temat i ciekawy. Nowa pokrywa. Nowością też tutaj będą czerwone kółka. Te kółka w X-Bloku, słuchajcie, tak naprawdę sobie cichutko pracują. Trzeba powiedzieć, to jest taki podstawowy rodzaj koła, czyli koło z tworzywa. Nie ma tutaj łożyska, to jest po prostu ćpień i tuleja, no nie? Na sucho to jest złożone, natomiast pracują cichutko. Pracują cichutko, jak sobie tam posmarujecie, powiedzmy, jakimś smarem, no to to jeszcze dodatkowo wycisza to koło. Guma tutaj też jest bardzo miękka. Trzeba powiedzieć, że ta guma to nie jest coś takiego jak tworzywo twarde, tylko to jest raczej miękka, po prostu guma, jak w oponie. Tak to mniej więcej wygląda, w grubości tam 2 mm powiedzmy. Także to już robi pewną robotę podczas transportu po takich hałaśliwych powierzchniach. Płytki, beton i tak dalej. Mocno wyciszone kółka już przez sam zabieg zastosowania tej miękkiej gumy. Chcecie zobaczyć wyposażenie standardowe zupełnie. Nie będziemy może specjalnie o tym zajmować czasu, natomiast dwie tacki i to jest Kistenberg jakby tutaj rozpoczął temat. Przegrody jak najbardziej. I tutaj mamy we wózku jeszcze, bo w toolboxach tego nie ma, ale we wózku jest jeszcze taki organizer na narzędzia, które możemy w pionie umieścić tutaj jak najbardziej. Ale najciekawsze tutaj jest to, że mamy dwie przegrody i dwie tacki, które nie kolidują ze sobą i duża przejrzystość jest w tych skrzynkach po zapakowaniu, po załadowaniu tam zawartości. W tym filmie to wszystko. Czekam na Wasze komentarze odnośnie tych nowych pokryw, nowych skrzynek. Czy się Wam to podoba, czy uważacie, że może jednak nie jest to potrzebne. Jeżeli uważacie, że fajne, to dajcie znać, do jakich zastosowań byście to widzieli. Jakie narzędzie, jakie zestawy narzędzi, może elektronarzędzia, może jakieś inne jeszcze tam zestawy narzędzi, może narzędzia ręczne, takie codzienne. Ta wersja pokrywy nie występuje w niskiej skrzynce, z racji tego, że ona koliduje z tym organizerem czerwonym, który jest wewnątrz. Chyba że producent wypuści wersję taką bez organizera, ale na przykład z wkładem piankowym, co byłoby też fajnym rozwiązaniem na elektronarzędzia. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!